na licytację do tego miejsca zaprosił mnie Andrzej Wierzycki. Jest to mój przyjaciel od długiego czasu, więc nie było żadnych oparów, bym się nie zgodziła. W licytacji dzisiaj można wygrać. Jedną z nagród jest możliwość spędzenia ze mną uroczej kolacji, zjedzenia w moim towarzystwie. Także jak ktoś miałby ochotę, to bardzo licytować. A teraz jakby Pani mogła w kilku zdaniach powiedzieć, jak to się stało, że stała się Pani modelką, prawda? Jakie były początki? Początki były różne, raz lepsze, raz gorsze, aczkolwiek myślę, że zawsze były jakieś tam predyspozycje i chęci. Fajny zawód, możliwość zwiedzenia wielu miejsc, poznania ciekawych ludzi, zrobienia czegoś fajnego. A w jakich miejscach Pani była? Najdalej, gdzie zostałam wysłana, to było Los Angeles, dzięki polskiemu wydawnictwu Playboya, także bardzo mi to dziękuję. Ale w jakich okolicznościach podjęła Pani współpracę z Playboyem? To jakoś Pani się, że tak powiem, do nich odezwała, czy to Panią zauważono? Nie, do Playboya się nigdy nie zgłaszałam, bo nigdy nie uważałam, że się będę akurat nadawała do tego typu zdjęć. Na lotnisku w Warszawie wypatrzyła mnie Pani Marlena Bielińska, fotograf, polska Pani fotograf pracująca w Nowym Jorku i wszędzie na świecie. I to ona mnie tam zaprowadziła. Od razu podpisała ze mną umowę i tak jakoś się potoczyło. Z polskim Playboyem, z tego co kojarzę, zrobiłam 3-4 sesje zdjęciowe. A wyjechałam też właśnie do Los Angeles, do Billy Hucknera, gdzie zrobiłam kolejną sesję zdjęciową. Jakoś nasza współpraca cały czas kula i tak. A poznała Pani osobiście Hugh Hefnera? Tak, miałam możliwość mieszkania u niego w domu przez tydzień czasu. Poznałyśmy go wszystkie, dziewczyny z Europy, które tam były. Było oczywiście wyjście na kolację, na poznanie się. Bardzo sympatyczny, ciepły człowiek. I jakim on jest człowiekiem? Bo to jest człowiek legenda, prawda? Człowiek legenda, dlatego taki zaszczyt mnie kopnął, że mogłam go poznać. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest dużo przesady w tym, co ludzie sobie wyobrażają o nim. Jest naprawdę bardzo fajnym, ciepłym człowiekiem. Także na rany przyłóż. Czyli ten wizerunek medialny jego takiego właśnie tego modelowego prawa Playboya, którego on stworzył, jest taki trochę wykreowany, zdemonizowany? Moim zdaniem troszeczkę zdemonizowany. Aczkolwiek każdy chce postrzegać kogoś subiektywnie, więc bardzo proszę. Ja miałam możliwość go poznać, wiem jak jest osobiście. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, oczywiście może to poprawić. I co by Pani poradziła jak takim początkującym młodym adeptkom modelingu? Chyba żeby nie robiły wszystko za każdą cenę, że małymi krokami i wytrwałością można osiągnąć więcej niż przypadkową szybką znajomością i podejmowaniem pochopnych decyzji. Bo nieraz te pochopne decyzje nie są totalnie trafione. I żeby się nie poddawały. Czyli ogólnie można powiedzieć, że trudna jest to praca, wymagająca jakichś wyzwań, jakichś poświęceń? Trudna, dużo samodyscypliny i zaparcia trzeba mieć w sobie. Nie ukrywam, że trzeba mieć formę, trzeba mieć troszeczkę w głowie poukładane. I takiej się nie boi.